6 marca rolnicy ponownie zablokują Warszawę. Do protestów dołącza pracownicza Solidarność i razem z gospodarzami będzie na ulicach kraju. Tymczasem premier Donald Tusk poinformował, że rząd prowadzi rozmowy z Kijowem o całkowitym zamknięciu wymiany towarowej na granicy z Ukrainą. Kilkadziesiąt tysięcy rolników przemaszerowało wczoraj ulicami Warszawy. Jeszcze bez ciągników, bo był to strajk ostrzegawczy. Rolnicy domagali się zamknięcia granicy na towary z Ukrainą, odejścia od Zielonego Ładu i wstrzymania ograniczeń hodowli zwierząt. Rząd nie dał wczoraj rolnikom żadnych gwarancji. Podczas krótkiej rozmowy szef kancelarii premiera Jan Grabiec prosił nas o więcej czasu. Relacjonował w programie Polski punkt widzenia na antenie telewizji Trwam, jeden z organizatorów protestu Szczepan Wójcik. Do 7 marca zostaną przygotowane pewne konkrety, o których Znowu będziemy rozmawiać! Rolnicy wycofali się z Warszawy, ale dalej blokują granice przed napływem towarów z Ukrainy. Strajkują nie tylko na wschodzie, ale także przy granicy z Niemcami i Słowacją. Tamtędy także mają do Polski dostawać się plony z Ukrainy. Konkret w sprawie plonów ze wschodu przedstawił premier Donald Tusk. Rozmawiamy także ze stroną ukraińską o czasowym zamknięciu granicy i wymianie, zamknięciu w ogóle wymiany towarowej. Premier spotka się jutro w warszawskim centrum dialogu z liderami wszystkich protestujących. Grup. Szef rządu zapowiedział także, że z pierwszej transzy unijnych środków na KPO 1,5 miliarda euro trafi do małych polskich producentów żywności. Mimo to rolnicy ponownie zablokują Warszawę w przyszłym tygodniu. Taka deklaracja padła po spotkaniu Komisji Krajowej NZZ Solidarność z Solidarnością Rolników Indywidualnych. 6 marca do protestu w Warszawie dołącza Związek Zawodowy Solidarność Ten Pracowniczy. Jesteśmy 6 marca z rolnikami, a także powołaliśmy sztab protestacyjny wspólny. Poinformował przewodniczący Solidarności Piotr Duda, związek podziela postulaty rolników, przede wszystkim krytykę unijnej polityki klimatycznej i Zielonego Ładu. Jesteśmy jak jedna pięść, mówi szef Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański. Będziemy robić wszystko, żeby cały Zielony Ład i wszystko, co z nimi związane było, było zlikwidowane i o to będziemy walczyć. Zielony ład uderza w rolników przez zapisy dotyczące ugórowania ziemi i ograniczenia stosowania nawozów. Jako winnego wskazują unijnego komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Pan Wojciechowski no jest autorem wielu niepopularnych pomysłów odnośnie rolnictwa. Ej, Zielony Ład, Piątka dla Zwierząt, to są wszystkie te pomysły przez pana komisarza wspierane. Niepotrzebnie, pan komisarz powinien stanąć po polskiej racji stanu. Prawo i Sprawiedliwość, które w Komisji Europejskiej reprezentuje właśnie Janusz Wojciechowski, częściowo podziela zarzuty rolników wobec komisarza, ale zdaniem PiSu inny polityk jest odpowiedzialny za restrykcje wymierzone w gospodarzy. Timmermans, znane nazwisko w Polsce, nie to jest komisarz odpowiedzialny za wdrożenie tych właśnie najgorszych dla rolników zasad. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości weszli z kontrolą poselską do Ministerstwa Rolnictwa. Okazało się, że chwilę wcześniej minister Czesław Siekierski utajnił, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości bezprawnie, wszystkie dokumenty dotyczące negocjacji z Kijowem. Tak tłumaczył tę decyzję minister Siekierski. I chcemy, żeby one były publiczne z wielu względów, ze względu na relacje z z Ukrainą. Posłowie PiS apelują o odtajnienie dokumentów do jutra. Według sondażu IPSOS aż 78% badanych popiera protesty rolników.